podsumowujemy bardzo ważny dla regionu konkurs. Konkurs, który był dedykowany dla przede wszystkim osób z terenu województwa świętokrzyskiego, ale również podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw, które przyczyniły się do rozwoju cyfrowego naszego regionu. Istotą konkursu to przede wszystkim pokazanie naszego dorobku w rozwoju cyfrowym naszego regionu. To pokazanie tego, co udało nam się zrobić przez ostatnie 20 lat. Zmieniło się przede wszystkim podejście do informatyzacji i cyfryzacji zarówno urzędników państwowych, jak również osób fizycznych, ale też 20 lat to czas takiego wielkiego kroku milowego, bo przecież sieć szerokopasmowa i dostępny wszystkim dzisiaj internet o wysokiej jakości, informatyzacja wszystkich urzędów administracji publicznej. Nagrodziliśmy laureatów w 5 kategoriach. W kategorii podmiot publiczny zwycięzcą zostało Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Te wszystkie sieci, które posiadamy, systemy zarządzania, zarówno częścią białą, częścią finansową, całą diagnostyką, no, ułatwia to bardzo życie, poprawia dostęp do diagnostyki. Lekarz może sobie obejrzeć wyniki badania tomografii komputerowej, rezonansu od razu w systemie. W kategorii informatyk zwycięzcą został pan Mariusz Bartosik ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej. W kategorii przedsiębiorstwo zwycięzcą została firma Infover z Kielc. W kategorii gospodarz zwycięzcą, laureatem tego konkursu został pan Marcin Majer, burmistrz miasta i gminy Ożarów. Oraz w kategorii projekt laureatem naszego konkursu został projekt Urzędu Miasta Kielce Świętokrzyskie Budowa Sieci Światłowodowych. To są absolutnie najlepsi z najlepszych, którzy przyczynili się do rozwoju cyfrowego naszego regionu. Awansowaliśmy, jeżeli chodzi o informatyzację szpitala, bo wykonujemy dużo rzeczy, które w innych szpitalach jeszcze nie wykonują. To pozlecenie leków, zlecenie badań. Wszystkie opisy pacjentów i badań są archiwizowane w komputerze i w związku z tym dostęp pacjenta do tych badań i lekarza to są bardzo szybkie, w razie gdy pacjent trafił do szpitala po raz kolejny. Jesteśmy producentem autorskich rozwiązań, contact center, systemów billingowych i systemów do zarządzania dokumentacją, czyli systemy klasy ECM z silnikiem Workflow. Dostarczamy z powodzeniem te systemy już od 25 lat i myślę, że następne 25 lat to kolejne nieustające pasmo sukcesów. Mamy w naszym województwie osoby, które za swój całokształt pracy zawodowej związanej właśnie z cyfryzacją naszego regionu przyczyniły się do tego niezmiernie. Jest takimi osobami między innymi jest pan Ferdynand Jagiełło, jest pan Ryszard Mężyk. Jest również bardzo ważny dla regionu zespół z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach oraz jeszcze jeden bardzo ważny podmiot to Starostwo Powiatowe w Kielcach. Także duży ukłon w stronę tych osób, które rzeczywiście były ważne dla regionu, cyfrowego regionu świętokrzyskiego.